Dzięki, byku. Na razie. Siema. Kiedy to się wydarzyło, to myślałem tylko o tym, żeby zacząć, żeby to rozstruktać. Nie wiedziałem, co tam się wydarzyło, ale już po chwili wiedziałem, że to nie jest kolorowo i raczej będzie przerwa. A jedyne, co trzymało mnie przy tym, żeby zostać na boisku, to może fakt, że nawet jak się rozsypie, to potem są 2 tygodnie przerwy, bo to wtedy były święta i mieliśmy 2 tygodnie do następnego meczu i liczyłem, że uda się mnie poskładać, ale niestety to, co się wydarzyło, nie było nawet na 2 tygodnie rehabilitacji ani zabiegów, a tak jak widać trochę dłużej. No i tak najważniejsze było USG. Zrobił się duży obrzęk i po wyniku USG, w którym stwierdzono, że mam ponadrywane więzadła w kostce, dokładnie 3 więzadła, To już wiadomo, że było nieciekawie, to był uraz 2 stopnia i zaczęliśmy planować, kiedy mam wrócić, kiedy ja bym chciał wrócić, kiedy się uda wrócić. Mogłoby się wydarzyć tak, że nie wrócę do piłki, ale chodzić będę do końca życia i to też z Michałem wszystko rozmawiałem. On mówi, ja cię muszę tak przygotować, żeby ten staw nie po roku był do wymiany, bo teraz będziesz grał w piłkę, tylko żeby on ci żył razem z tobą i funkcjonował do końca. Po kontuzji, którą złapałem w grudniu, wiedziałem, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby znowu sobie pofolgować, złapać kilogramy i żeby był problem potem z powrotem do pełnej sprawności poprzez to, że byłem gruby, aż za bardzo. A teraz dostałem takiego kopa motywacyjnego, że wiedziałem, że muszę przytrzymać dietę i trochę bardziej do tego podejść profesjonalnie, bo tutaj jeżeli będę miał wrócić na ostatnią kolejkę, no to nie będzie mowy o tym, że spokojnie zrzucę sobie, tylko wiedziałem, że jeżeli wracam nawet na 5-10 minut, to chcę wyglądać jak najlepiej i chcę, żeby to fajnie wyglądało w ogóle przy mojej dyspozycji. A co do konkretnie do rehabilitacji, to zabiegi w Salveo, czyli u naszego sponsora. Zabiegi na Indybi. To jest taki nowy, można powiedzieć, taka nowa maszyna, w której leczył się również Kamil przed mistrzostwami świata. Plan był taki, że wracam na ostatnią kolejkę i to tylko wtedy, kiedy będzie wszystko ok, więc to było 8 tygodni. Na tą chwilę jestem 4,5 tygodnia po, a wracam do truchtu, więc po wczorajszej wizycie u doktora też powiedział, że wygląda to bardzo dobrze jak na taki okres i jestem trochę zaskoczony, ale też wiem, jaką pracę włożyłem i na jaką pomoc mogłem liczyć od osób, które pomagały mi w rehabilitacji, więc uważam, że jest to dobry wynik, a jak mówię, no, na początku było między 6 a 8 tygodni, a też Kuba Olkiewicz śmiał się, że znając mnie to będzie 6 tygodni i mam nadzieję, że będzie to 6 tygodni. Też wiem o tym, że nie ma nic na siłę i nie ma sensu się pchać do gry już nawet w tej kolejce czy w następnej na siłę, ale jak będę zdrowy, no to daję trenerowi sygnał, a jak on tam podziała i w pierwszym meczu, czy wyjdę może od początku, czy wyjdę na końcówkę, to już zależy od tego też głównie, jak będę wyglądał fizycznie i jaki ból jeszcze będzie towarzyszył mi z tą nogą. Ale faktycznie taki moment, w którym czułem bezsilność i byłem wściekły, to był mecz z Rembertowem, gdzie widziałem, że chłopakom faktycznie ciężko się przebić i drużyna Rembertowa jedyne co potrafiła, tylko kopać po autach i grać z kontry. I to był taki moment, wtedy jeszcze byłem przy ławce i to był taki moment, że było naprawdę ciężko. Ciężko opanować nerwy i w środku wszystko się buzowało, że nawet tak jak Wojtek mówił, że wszedłbyś i bez nogi grał, bo tak chciałem i faktycznie tak mogłoby być, że gdyby nie ten bucik ortopedyczny i to by było może kilka dni później, to już bym się rwał do gry, ale
ale dobrze, że zremisowaliśmy, takie mecze też trzeba grać. Od momentu, kiedy grałem w piłkę, to jedyną kontuzję poważniejszą, która wykluczyła mnie na trochę dłużej niż 2-3 tygodnie, to było naciągnięcie, czy naderwanie może przywodziciela. Miałem 16 lat chyba wtedy, jakoś tak, bo pamiętam, że to było jeszcze na pewno w liceum. To nie. A czy będzie awans? No mam nadzieję, że ja i Olek Fogler jako kapitanowie, bo teraz chyba Olek też dołącza do tej grupy, pociągniemy drużynę i będziemy mogli się cieszyć z drugiego awansu z rzędu. I to myślę, że będzie dużym sukcesem. Bo awans w B-klasie to zbierze się ekipkę, która troszkę się rusza, potrafi podać prosto kilka razy i większość meczów wygra. Ale już w A-klasie są drużyny i są zawodnicy, którzy grają troszkę w piłkę, trenują przynajmniej dwa razy w tygodniu, a nie tak jak drużyny u nas, które trenują albo w ogóle nie trenują.